W całej Polsce w wyniku wychłodzenia organizmu zmarło już ponad 40 osób. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie czujność policjantów z Polic, którzy nie poddali się rutynie i prawdopodobnie uratowali życie osobie bezdomnej. Dzielnicowy Piotr Busz w swoim rejonie ma m.in. działki za szkołą podstawową numer 8. Pod koniec lutego otrzymał wezwanie do zdewastowanej skrzynki elektrycznej. W trakcie kontroli uwagę policjantów zwróciło coś innego. Jakiś czas temu od pani prezes z tutejszych działek nad Grzebnicą otrzymałem informację o tym, że nieznana osoba uszkodziła skrzynkę elektryczną, prawdopodobnie w celu podłączenia się nielegalnego do źródła prądu. Wobec czego niezwłocznie z kolegą Michałem Jóźwikowskim udaliśmy się na teren tych działek nad Grzebnicą. Celowo wybraliśmy porę po zmroku, żeby ewentualnie dostrzec w któryś z altan jakieś światło. Było to wskazanie w rejonie bramy numer 3. Na szczęście objęliśmy szerszy rejon naszymi działaniami, bo działkę, na której paliło się światło, znajdowała się ona na bramie numer 4. W jednej z altan przebywał bezdomny mężczyzna. Panowała niska temperatura i wciąż spadała. Mimo odmowy udzielenia pomocy, policjanci odwieźli mężczyznę do izby wytrzeźwień. Obecnie przebywa w schronisku dla bezdomnych przy ulicy Fabrycznej w Policach. W ciągu ostatnich dni temperatura nieco wzrosła, ale mimo to policja i straż miejska apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc pobytu osób bezdomnych. Oprócz telefonów alarmowych jest także krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, na której w prosty sposób można wskazać miejsca przebywania bezdomnych.